Cześć, obecnie jesteśmy przy schronie numer 1, to jest rzymskie 1, oryginalny numer tego schronu, a numer 4 według fortyfikacji.pl. Jest to tak samo, podobnie jak tamten schron, schron typowo wykopowy, z dwoma wyjściami tworzącymi przelotnie i izbą do kopuły bojowej. Jest to kopuła asygnowana Zakłady Ostrowieckie 1935 N12. Taka jest sygnatura. I co się tu okazało? Tu jest dosyć ciekawe, bo tu jest zachowana wkładka. Ją widać. Raczej wkładka z tamtej strzelnicy, bo to kopuła znów jest czteroszczelnicowa. Jest zachowana wkładka. Jest to wkładka tego starszego typu, typ 35, tak jak i zachowała się laweta, z tym, że jest tutaj obok są, jest jedne wyjście i są zachowane drzwi całe, znaczy tak, cała część, tylko obiekt jest całkowicie zalany, jest to zaśmiecone, ta strona jest zamurowana, tu można by wyjść, ale jest po prostu zalany i jest gdzieś no tyle miejsca, także tu jest i tu jest podobnie, tak jak w tamtym. Od zapola jest jedna flankująca szczelnica CKM, a z tamtej strony już od strony ogniowej, od strony wroga są trzy szczelnice, także on miał bardzo duży kąt ostrzału. No i podobnie jak w tamtych mamy te murki i jeszcze dodatkowo były obmurowania zrobione, bo tam widać cegły są do tych murków. No, tu jest akurat zasypane, tu jest część tego zamurowana, także dalszej części tych murków nie ma. Także może to potem pokażemy jeszcze, gdzie to jest. Może pokażę to, bo to jest tu zaraz blisko. Przesunemy. Tylko na tym się otworzy. O tak. Tu mamy właśnie te pierwsze wyjście do tak zwanej przelotni, która tworzyła, to jest ta tak zwana przelotnia kątowa, która tworzy obydwa wyjścia. Tutaj jest, jakby powiedzieć, w tym miejscu będzie takie pomieszczenie, jakby jest, no a dalej jest już szyb kopuły. Także jest tu to dosyć ciekawe zachowane, no i tamta pokażemy też jeszcze. No w tej są zachowane te drzwi tutaj, w tej. Także w tej są drzwi. Tu po prostu na dole są jeszcze zachowane drzwi i widać zalanie. No a następne jest tutaj. Przeciągniemy. Pokażemy tam. Tu mamy następne wyjście, które jest obecnie po prostu zamurowane, raczej może nie zamurowane, tylko ono jest do wysokości nadproża drzwi, jest po prostu zaśmiecone, zasypane śmieciami, byle czym, także tutaj jest ten, ale widać, że tu się ewidentnie zaczynał i brakuje tych, bo tu jeszcze były tak samo te blachy, tu jest kawałek blachy, widać, że na falisty blasze, może się wyprostuje to, żeby to bardziej pokazać. Idziemy na ten. Po prostu w tych wnękach, jak idą te murki, to było ułożone falista blacha i na tym była taka 10-15 cm warstwa betonu też wylana, żeby po prostu to było zabezpieczenie schronu przed zalaniem deszczową wodą, po prostu z deszczówkami na wypadek tych
większych takich atmosferycznych opadów. Także to by było tutaj wszystko z tego bunkru. No wiadomo, te kopuły to są te duże kopuły, średnicy praktycznie 2 metry na zewnątrz. No i tu jest właśnie ten taki typowy obiekt numer, raczej typu 35. No to jest jeszcze też jedno stanowisko jednego CKM-u w schronie jakby wykopowym, czyli głęboko osadzonym w terenie. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, to tylko były dobiegi z tej i z tej strony tymi okopami, które się tutaj raczej nie zachowały. Tu tak nie widać nawet fragmentu tego okopu. Tam było to lepiej widać przy tamtym. No i z dobiegowymi okopami i po prostu tylko z ziemi była widać ta kopuła bojowa, tak jak mówiłem, z bardzo szerokim kątem. Nawet ponad 180 stopni kąt ostrzału po prostu tego, bo jeżeli patrząc na, że to też ma 60 stopni, to mamy praktycznie taki i taki kąt, że tutaj jeszcze jest dosłownie czwarta, że praktycznie dookoła schronu było pole ostrzału razem z tym flankującym, bo to też była szczelnica normalna CKM. Także tutaj ten, no załoga prawdopodobnie też czy trzech żołnierzy, bo tu wiadomo, jeden musi być strzelec, drugi pomocnik ładowniczy jakby, no i trzeci, który kręci tą korbą, żeby po prostu wypchać te gazy prochowe podczas strzelania. Także tutaj jest z planu widać, że jest jakby przelotni, jest miejsce na piecyk, tak zwany żeleźniak węglowy, i to by było wszystko. No. To by było wszystko na ten temat i teraz spróbuję się jeszcze coś jeszcze zrobić, bo to już jest czwarty obiekt w tym. Dzisiaj jest dosyć ciepło, ale jeszcze idzie wytrzymać. Tak, co na razie.